Cześć, nazywam się Max. Ja jestem Adrian. A ja Dominik. Jesteśmy trzema nastolatkami z Gdyni, którzy chcą pomóc uczniom lepiej zrozumieć to, czego uczą się w szkole. Cała idea ZOE powstała około rok temu w jednej z gdyńskich kawiarni. A dokładnie tutaj. A teraz pokażemy wam, jak to wszystko działa. Większość uczniów, którzy szukają jakiejś informacji w internecie, najczęściej korzysta z Wikipedii albo z innych tego typu źródeł. Jednak informacje tam są napisane w bardzo naukowy sposób, z czego często mamy problem w zrozumieniu ich. W wielu wypadkach kończy się to na bezmyślnym przepisaniu jakiejś treści z internetu do zeszytu. ZOE natomiast zaoszczędzi ci czas i wytłumaczy każdy długi naukowy tekst tak, żeby każdy młody go zrozumiał, używając języka nastolatków, gifów, emoji i memów. Tak, żeby nauka była bardziej przystępna. ZOE znajduje się tam, gdzie najwięcej młodych ludzi, czyli na Messengerze. Możemy do niej napisać w każdej chwili, ponieważ odpowiedzi od niej są w pełni zautomatyzowane. Nasza droga zaczęła się w roku 2015, gdzie razem jako drużyna zebraliśmy się i wzięliśmy udział w programie Apps for Good. Idea ZOE powstała w roku 2017, z którą udało nam się wygrać kolejną edycję tego programu. Również przyczyniło się to do naszego dalszego rozwoju. Dlatego w ubiegłym roku, w sierpniu, pojechaliśmy do firmy NetGuru w Poznaniu, gdzie mieliśmy naszą pierwszą sesję mentoringową. I tuż po tym pojechaliśmy na meetup #bots Berlin, gdzie byliśmy prelegentami. Mogliśmy opowiedzieć o naszym projekcie. I na tym meetupie poznaliśmy osobę, która zaprosiła nas na konferencję Data Natives 2017, gdzie wystąpiliśmy w międzynarodowym konkursie dla startupów, który udało nam się wygrać. I tuż po tym pojechaliśmy do Gdańska na InfoShare 2018, gdzie mieliśmy własne expo, nasze własne stanowisko, gdzie mogliśmy się zaprezentować przed każdą osobą, która przychodziła. I w tym roku, a dokładniej 22 września, mamy ogromną szansę pojechania do Lizbony i reprezentowania polskiej młodzieży na finałach Apps for Good 2018. Jest to ogromne wydarzenie, gdzie nastolatki z całej Portugalii się zjeżdżają i również są tam ciekawe osoby, jak reprezentanci dużych firm oraz sam minister edukacji z Portugalii. Niestety Apps for Good jest firmą non-profit, z czego zakwaterowanie oraz koszty lotu musimy pokryć sami. Wiemy jednak, że z wami to się uda. We support ZOE because it boosts self-confidence. It's cool and innovative. We believe in talents and hard work. It's created by young people for young people. Thomson Reuters, with love. I'm supporting the ZOE team because they are super fast moving, great people, and they build a really amazing product. And I support Team ZOE and the ZOE chatbot because it's the one chatbot that's out there that is actually going to help you get ready to take that test. Ask it questions in physics and English, and these guys have the answer. Talk to ZOE today. I support the ZOE team because they took a problem they faced in school and turned it into an innovative product. And they keep iterating on it like real professionals do, despite their age. I support Team ZOE, the marvelous group of young people trying to solve the problem of communication by using the most modern methods. Highly appreciate it if you support them too.